Cześć, z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj film sobotni, film o takich bardzo ciężkich aspektach mojego życia. Nie będzie to film jednak smutny, dlatego że mamy sobotę i tak mamy dosyć smutku w naszych sercach, dlatego że nie możemy generalnie na legalu popierdzielać sobie gdzieś po okolicy. Nie możemy balować, nie możemy jeździć na koncerty. Nie możemy jeździć do klubów, na przykład jak niektórzy lubieją. A co to są te ciężkie aspekty mojego życia? Heavy aspekty mojego życia? To muzyka. Muzyka ciężka. Ja kiedyś zrobiłem jakiś filmik, w którym mówiłem troszeczkę o moich muzycznych, że tak powiem, sympatiach i antypatiach. Ale wydaje mi się, że potraktowany temat jest po macoszemu troszeczkę przeze mnie. Oczywiście to wszystko wina YouTube'a i jego algorytmów i praw autorskich i różnych tego typu rzeczy. No niestety nie da się zrobić dobrego filmu o muzyce bez muzyki. Podczas gdy poza Polską można nakręcić film, w którym opowiada się o jakimś kawałku, mówi się, o to jest zajebiste, to jest fajny fragment i tak dalej. W Polsce użytkownicy YouTube'a mają z tym wielkie problemy. Bardzo często te filmy są od razu blokowane, prawa autorskie, roszczenia i te rzeczy. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego akurat nas się tak traktuje dziwnie. Oczywiście no, więksi gracze, jacyś internetowi, jeżeli współpracują z jakimiś firmami, goście, którzy tworzą content na YouTubie, no takich problemów nie mają. Ale mimo wszystko być może samo to, że wam poopowiadam trochę, powiem wam w ogóle, jak to wyglądało u mnie z tą heavy muzyką, być może coś wam przypomnę, być może zainteresujecie się czymś, czego nie słuchaliście, chociaż wydaje mi się, że ja słuchałem i słucham raczej takich rzeczy, które wszyscy znają. Muzyka jest dla mnie tak samo ważna jak książki. Nawet nie wiem, czy momentami nieważniejsza, dlatego że częściej słucham muzyki niż czytam. Mimo że czytam, jak wiecie, bardzo dużo. Dlatego że muzyki słucham praktycznie na okrągło, pracując na przykład w warsztacie non-stop towarzyszy mi muzyka. Jak to wyglądało u mnie, bo muzyka towarzyszyła mi od dziecka. Mój tata słuchał zawsze dużo muzyki w domu, aczkolwiek mój tata słuchał, słuchajcie, rzeczy takich jak Kapela Czerniakowska, Jarema Stępowski, warszawskie kapele różne, Stasiek Wielanek i te rzeczy. Jakiejś cięższej muzyki nie słuchał. Mój brat słuchał różnych rzeczy. Miał kiedyś na swojej szafce plakat zespołu Motorhead. W każdym razie gdzieś ta muzyka omijała mnie do pewnego momentu mojego życia, ta muzyka ciężka. To były takie czasy, no wiecie, mój brat słuchał Perfektu na pewno, Manamu, IRL, potem troszeczkę U2, zresztą ja też lubiłem U2 tam do pewnego momentu. Ale mniej więcej w 1989 roku odwiedziłem kiedyś kolegę, który mieszkał u mnie w bloku. Kolega miał na imię Max i od Maxa zaczął się przełom, jeżeli chodzi o muzykę w moim życiu. Max pożyczył mi na dwóch kasetach nagranych po piracku z radia, bo wtedy kawałki się nagrywało przez radio. Zresztą większość moich widzów pamięta te czasy. Pożyczył mi na dwóch kasetach nagrany album koncertowy zespołu Iron Maiden, album Live After Death. I powiem wam, że to było moje pierwsze spotkanie z cięższym graniem. Ja oczywiście słyszałem o zespole Iron Maiden, ale nigdy nie słuchałem muzyki, jaką on tworzył i tworzy. Wtedy, pamiętam, przeżyłem szok. Tak się złożyło, że ja pożyczyłem od mojego kumpla te dwie kasety i chyba na drugi dzień zachorowałem i dwa tygodnie siedziałem w domu. Przesłuchałem te kasety na moim magnetofonie, takim kaseciaku normalnym. Przesłuchałem je, kurna, w tej wewte. Taśma się tam zagrzała. Generalnie wszystko mi się podobało. Czułem to. Czułem ten klimat. Najbardziej wówczas zdziwiło mnie to, że najbardziej podoba mi się w muzyce Iron Maiden, podobają mi się te momenty, w których słychać ciężki riff. Słychać ciężki, muzyczny, gitarowy riff. I to jakby ustawiło mnie na resztę mojego życia.
Chwilę po tym, jak wyzdrowiałem, poszedłem do tego kumpla, mojego Maxa, i mówię, słuchaj, kurde, nie masz jeszcze czegoś takiego, bo to jest zajebiste. Oczywiście kasetę sobie skopiowałem Ironów, przypiraciłem. To wówczas była norma, nawet w sklepach były pirackie kasety sprzedawane. W każdym razie kumpel wtedy stwierdził, mam taki zespół, nazywa się Metallica. I dał mi, słuchajcie, na kasecie płytę Metallica And Justice For All. No i to był, kurde, szok. To był dla mnie szok. Co prawda, na samym początku wydawało mi się, że ta muzyka jest dla mnie za ciężka. Na początku ograniczyłem się wyłącznie do słuchania, słuchajcie, początków utworów. Tam, gdzie było intro, tam, gdzie delikatnie gitara wchodziła, coś delikatnie było zapodane. Później wydawało mi się, że to jest po prostu zbyt szybkie, zbyt głośne i zbyt ciężkie. Z biegiem czasu coraz dłużej, coraz więcej kawałków było takich, że słuchałem je do końca. Pierwszym takim kawałkiem, który mnie totalnie zafascynował, był kawałek, utwór pod tytułem One, oczywiście. Wtedy już byłem pewien, że to jest to. To jest to. Do tej pory słucham Metalliki. Metallica, co prawda, to jest zbyt takie popularne stwierdzenie, skończyła się na czarnym albumie, no ale w moim przypadku tak to wygląda. No, ja pamiętam, że tuż przed tym, jak miałem jechać na koncert Metalliki, usłyszałem w 90 chyba pierwszym roku do Chorzowa, usłyszałem wówczas w radiu po raz pierwszy kawałki z nowej płyty, z czarnego albumu wówczas, i pierwszy kawałek, jaki usłyszałem, to był Enter Sandman. Usłyszałem to, mówię, o kurna, no Jezu, trochę brzmi jak Bon Jovi, no ale no, no dobra, no nie jest źle, no może być, no. Ale zacząłem się obawiać, że coś się tutaj spierdzieliło, słuchajcie. Usłyszałem drugi kawałek, jeszcze przed tym koncertem, i to był kawałek Sad But True. No i wtedy stwierdziłem, o kurna, no nie jest źle, jest ciężko, to brzmienie jest takie trochę wygładzone, obawiam się, że za chwilę usłyszę klawisze, ale nie jest źle. No a potem usłyszałem Nothing Else Matters i powiem wam szczerze, nie byłem w stanie uwierzyć, że to jest Metallica. Załamałem się. Mówię, kurna, jak można? Jak można? Śpiewający z czyżewnym głosem James Hetfield i prawie że raniący łezkę. To był dla mnie wielki szok. Muszę zapalić światełko. O, będzie trochę jaśniej. To był dla mnie wielki, wielki szok, absolutny szok. Od tamtej pory, słuchajcie, wszystko, co nagrała Metallica, chociaż na czarnym albumie było parę fajnych kawałków jeszcze, które mi się podobają, ale wszystko, co nagrała potem Metallica, to już nie było to. I powiem wam, że nawet nie jestem w stanie wymienić, ja tą nazwę płyt znam, ale nie jestem w stanie wymienić praktycznie żadnego kawałka z tych nowych kawałków, które były nagrywane potem przez Metallica. Nic w głowie mi nie jarzy, żaden kawałek, żadna linia melodyczna. Coś to znaczy. W każdym razie wtedy Metallica mną zawładnęła. Dla mnie osobiście najważniejszym i najlepszym albumem Metallica jest właśnie wspomniany przeze mnie And Justice For All. Na drugim miejscu Ex Aequo praktycznie, Ride The Lightning. Mega album. Master of Puppets oczywiście też, ale jednak Justice jest dla mnie najlepszy. Just And Justice For All jest najlepszy. Kill 'Em All, okej, jest parę fajnych kawałków, jednakże ten album był jeszcze nagrany no, w czasach, gdzie te nagrania nie brzmiały zbyt dobrze. No nie bardzo mi się brzmienie obecnie podoba tego albumu. Ale słuchajcie, co się zaczęło gdzieś potem? Potem już lawina ruszyła. Zacząłem słuchać, oczywiście jak Metalliki, to zacząłem od razu słuchać Megadeth. I powiem wam, tutaj jest zasadnicza sprawa. Ja Megadeth od razu pokochałem od samego początku. Słuchałem wszystkie płyty Megadetha, wydali ich sporo i wszystkie płyty Megadeth mają to coś. Wszystkie są od początku do końca zajebiste, jak dla mnie. No, oczywiście to jest troszeczkę inny rodzaj muzyki, ale Megadeth, jak słuchałem pierwszy raz na przykład Rust in Peace, no to byłem w szoku, jak można tak czysto, tak technicznie grać. Takie riffy, tak muzyka, tak to krąży, takie przejścia. Kurna, byłem po prostu w kółko słuchałem Megadeth. O tym wszystkim jeszcze może świadczyć, dlaczego, że Megadeth był ważniejszy trochę dla mnie przez te wszystkie lata. To jest samo to, że ja nigdy nie miałem na przykład koszulki Metalliki, a miałem odpyte koszulek Megadeth i koszulek Slayera, bo Slayera również zacząłem słuchać.
zdarzyło mi się, miałem album, czarny album analogowy Slayera, który wygrałem w konkursie gazety takiej, Metal Hammer, taka gazeta była, nie wiem czy teraz jeszcze jest. Wygrałem w konkursie właśnie płytę Rain in Blood Slayera i to już był też dla mnie taki kolejne przejście, kolejny szok, to już była cięższa muzyka. Moja mama jeszcze tolerowała. Tolerowała Metallica, tolerowała Megadeth, Slayera, bo ja słuchałem, wiecie, na full, wtedy już miałem trochę lepszy sprzęt grający, mój kolega mi, nie pamiętam czy sprzedał, czy za co żeśmy się wymienili, takiego Deka Technicsa z kolumnami, to już było na czym słuchać i moja mama jakoś jeszcze to wszystko tolerowała. To wyłącz to, panie, przycisz to, ale generalnie było ok. Problem zaczął się potem. Problem zaczął się w momencie, jak zacząłem chodzić na koncerty do takiego klubu na warszawskiej Woli. To był klub, nazywał się Fugazi. Był, zdaje się, to się nazywało w budynku dawnego kina WZ, jeśli się nie mylę. I no, tam już chodziłem na koncerty naprawdę ostrej muzyki. Tam pierwszy raz na przykład widziałem Vadera. Vader na koncercie, na którym byłem, podpisywał wtedy swój najważniejszy pierwszy kontrakt poważny, płytowy. Wtedy zaczęła się kariera międzynarodowa zespołu Vader. Ja wtedy po raz pierwszy go usłyszałem na żywo. To był szok. Jak można tak super ciężko i tak wspaniale i głośno grać. W Fugazi słyszałem różne zespoły. Słyszałem wspaniały polski zespół, warszawski zespół Sparagmos. Niestety gdzieś ten zespół potem zniknął. Co ciekawe, liderem tego zespołu Sparagmos był chyba Marcin, miał na imię Myszkowski. To był brat mojego kolegi Myszy z liceum. Kolega Mysza z liceum jest mężem pani Staczkowskiej, na przykład, z takich zbieg okoliczności. A jego brat był liderem zespołu Sparagmos, który bardzo lubiłem. Miałem też kasetę ich demową Sparagmosa skądś tam. Wówczas już chodziło się do Fugazi. Tam na przykład znalazłem, pierwszy raz byłem na koncercie i tam poznałem zespół Decide. No, dla mojej mamy to już było za dużo, bo kasety już wtedy kupowało się w sklepie na Bazarze Różyckiego, był taki sklep z kasetami, gdzie tam piraty sprzedawali właśnie pirackie kasety oraz koszulki różne metalowe. Tam miałem parę właśnie moich koszulek zakupionych. No i tam wyposażyłem się w trochę cięższej muzyki. Decide, Morbid Angel, Obituary, Death. Dla mojej mamy to było już zbyt dużo. Szczególnie Decide, jak słyszała beczące baranki, tam przed kawałkami różnymi. I wokal pana Tiptona, no to już generalnie miała dość. Chciałem je eksmitować. Aczkolwiek ja coraz bardziej wchodziłem w tą ostrą muzykę. W międzyczasie słuchałem jeszcze bardzo Sepultury i powiem wam, miałem koszulkę Sepultury, to też coś oznacza. I Sepultura mi się bardzo, bardzo podobała, tym bardziej, że byłem na koncercie Sepultury na Śląsku. Chyba było w Jastrzębiu-Zdroju, mi się wydaje, albo w Chodzowie. To było mniej więcej chyba w roku, gdzie pierwszy raz Slayera widziałem. Wtedy Sepultura przyjechała do nas, do Polski, chwilę po rozpoczęciu swojej trasy związanej z wydaniem albumu Arise. No i to był mega koncert. Pamiętam, że występowali wówczas z zespołem Sacred Rage i z zespołem Testament. Sepultura przebiła ich wszystkich. Naprawdę byli rewelacyjni. Potem zacząłem jeździć na te koncerty już, tak jak mówię, Slayera to w ogóle widziałem, nie wiem, 7-8 razy na koncertach, ostatni raz w zeszłym roku. Metallica, Iron Maiden wreszcie zobaczyłem na żywo na koncercie, Metalmanie, tego typu rzeczy. To cały czas był ważny aspekt mojego życia. Metal, na tyle ważny, że nawet swego czasu próbowaliśmy z kolegami założyć zespół, założyliśmy nawet taki zespół, można powiedzieć, Nekrofagan, żeśmy się nazywali, Trupożerca. No jednakże, no ja byłem kiepskim bardzo gitarzystą, jeszcze nadal jestem kiepskim gitarzystą. Mieliśmy dobrego perkusistę i dobrego drugiego gitarzysta, mojego kolegę Marcina Hadlera. No i wokal, Wojtek Wódz. To było wszystko ok. Problem polegał na tym, że nie mieliśmy kawałków, no wiecie, covery. Chcieliśmy grać ostry death metal, a generalnie no, nie mieliśmy kompozytora. Byliśmy bardzo cięcy jak dupa węża, dlatego nasza kariera nie potoczyła się jakoś rewelacyjnie. Nie nagraliśmy nic porządnego, chyba ze dwa kawałki żeśmy tylko tam próbowali grać. Ale mogę powiedzieć, że grałem w zespole death metalowym przez chwilę. W każdym razie to wszystko gdzieś zawsze mi towarzyszyło przez całe moje życie. I myślałem kiedyś,
jak byłem nastolatkiem, czy tam nawet dwudziestolatkiem, że no, zapewne kiedyś przestanę słuchać death metalu, no bo nie wydawało mi się, że ludzie w wieku moich rodziców mogą, wtedy tak myślałem, mogą słuchać takiej muzyki. No jak widać, nie ma tutaj wiek nic do rzeczy, bo cały czas ta muzyka ze mną jest. Cały czas słucham ciężkiego metalu, death metalu. Cały czas doceniam riffy, podniecam się tym. Na tyle, że jak ostatnio wróciłem do gitary, znaczy ostatnio, to przedwczoraj, po latach jakby nieobecności gitary elektrycznej w moim życiu, od razu zacząłem próbować przypominać sobie, jak to wszystko jest. Mam tak drewniane teraz palce, ręce, że muszę to najpierw wszystko rozgrzać, ale już tam zaczynam ogarniać, wiecie, jakieś obituary, Slayer, troszeczkę przypominam sobie, jak to jest fajnie i mam nadzieję, że coś będę w końcu grał porządnego tutaj u mnie na kwadracie. No, brakuje mi koncertów, brakuje mi tego klimatu. Powiem wam szczerze, na żywca bym sobie obejrzał jakąś dobrą, metalową, ostrą kapelę. No i powiem wam, że metal to nie jest łupanina. Wiele osób takie ma wrażenie. Moja mama zawsze tak myślała o death metalu przede wszystkim. Muzyka metalowa, jeżeli ktoś chce się przekonać, że nawet death metal może być piękny, wystarczy posłuchać parę kawałków zespołu Death właśnie, autorstwa Chucka Schuldinera. Chuck, nieżyjący już, wspaniały kompozytor, gitarzysta, mistrzostwo świata, co on stworzył, Voice of the Soul na przykład, Urywa dupę. Zespoły takie jak Paradise Lost, czyli ten wolny taki, można powiedzieć, gothic, dwie pierwsze płyty zresztą, Gothic i Lost Paradise. To jest coś, co po prostu zawsze powoduje, że mnie coś ściska za gardło. Obituary ze swoim ciężkim, kurna, powolnym, rytmicznym graniem. Rewelacja. Morbid Angel. Morbid Angel bardzo często wykorzystywałem fragmenty utworów Morbid Angel w intrach do moich filmów, tak z 5 lat temu, dopóki YouTube nie zaczął się do tego dopierdzielać. Początkowo było można więcej na YouTubie. Teraz już nie bardzo to wygląda. Powiem wam, że jeżeli nie słuchaliście metalu, a chcielibyście zobaczyć, czy to jest muzyka dla was, no bo metal, umówmy się, Metallica to się troszeczkę skomercjalizowała teraz. Posłuchajcie sobie, jeżeli chodzi o Metallica, tych starych rzeczy, na przykład pierwszego wydania Garażu z lat 80. Można je znaleźć jeszcze na YouTubie, zdaje się, nawet gdzieś. Albo właśnie Ride the Lightning. Posłuchajcie sobie, jak to wszystko pięknie brzmiało. Posłuchajcie sobie być może właśnie tego albumu, od którego ja zaczynałem, czyli Iron Maiden Live After Death. To jest po prostu coś niesamowitego. Pierwsza płyty Slayera. Chociaż Slayer praktycznie do końca wydawał, wydaje jeszcze niedawno, bo miała miejsce premiera płytki, wydawał zawsze dobrą muzę z dobrymi riffami. Ta muzyka pomaga człowiekowi wyrzucić z siebie złe emocje, pomaga się wyżyć i przynajmniej ja zawsze po posłuchaniu dobrej metalowej płyty czuję się naładowany takim. Gdybym miał problemy z tłumieniem negatywnych uczuć, to bym był naładowany agresją, a po słuchaniu takiej muzyki jestem naładowany emocjami, ale takimi, wiecie, pozytywnymi. No nic, słuchajcie, dzisiaj widzimy się wieczorem na live'ie, a ja tymczasem jeszcze trochę potrenuję. Taki film sobotni, wiecie, muzyczny troszeczkę, bez muzyki. No starałem się. Na razie, trzymajcie się, cześć.